programme pour communiquer les dernières nouvelles. La police, en mobilisant toutes ses forces, recherche toujours les deux membres du Hamas qui sont probablement responsables de l'attentat qui a eu lieu hier au Quai d'Orsay. Cependant, le Premier ministre, qui devait être la victime principale de cet attentat, a échappé à la mort et l'état de sa santé s'est déjà amélioré. La police a probablement déjà les portraits des deux tueurs. Mais le porte-parole de la préfecture n'a pas voulu nous donner aucune information concernant ce sujet. رانا شاعرين ما تكلكش سرنا خدمة لا ماشي أكل عاد شرعان وشعب بينغ مرسولين أكل في جهنم تنا الحدود تاعنا الوازي الأول راكي مشويش نجيبو يا خويا Who is it? Ramos. Do you have our passports? We will be South Africans. You did good, Ramos. Wait. Are you looking for a bomb? You know what will happen if you didn't keep your mouth shut. I'm talking to you. You have 3 hours to get out of here. Max. If not, you'll be pushing up the daisies. Your Lima is waiting outside. Wait! I have to search you.
It's over? Get out of here. Pour vous, monsieur. Merci, madame. Allô, oui, j'écoute. Ici Trémière. Voici mon rapport, monsieur le préfet. Comme convenu, l'affaire est réglée définitivement. Parfait. Nos efforts feront plaisir aux contribuables français. Merci, colonel. Et à plus tard. Mes respects, monsieur le préfet. Au revoir. Il est là. C'est ça? Grand, trop grand, d'après nos connaissances. J'ai une chance? Les statistiques disent moitié-moitié. Si je n'acceptais pas de me faire opérer? Tu seras paralysé dans pétant et ensuite, tu sais. Combien de temps il me reste? Une heure, six semaines. Et non. Je te le dirai. Tu en auras sûrement besoin. Il y aura des rechutes de plus en plus souvent. Salut. Salut. Proszę państwa, jak rozumiem, jesteście gotowi. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jest prezes Muran. Prosimy. Proszę. Panie prezesie, Rada Biznesu podjęła decyzję relegowania pana ze swojego grona. Sposób, w jaki prowadzi pan swoje interesy, nie ma nic wspólnego z ogólnie przyjętymi normami etycznymi. Nasza decyzja jest ostateczna. Monsieur Muran a blanchi notre pognon. Il n'a pas remboursé ses dettes et il pense que l'affaire est terminée. Qu'est-ce que vous proposez? D'accord. Comment?
Notre colonel a parmi ses sbires l'homme idéal. Il parle polonais et il connaît Varsovie. Je me souviens de lui. Il est très efficace. D'accord. Donc c'est réglé. Mouran. Barthes t'envoie un exécuteur. Tu sais qui? Oui, un certain André Kostinovitz. André Kostinovitz? T'as quelque chose pour le calmer? Écoute, ça peut être important pour toi. Vas-y. Le chef est mécontent que vous parliez avec Muran. Ah bon? Vas-y. Allez. On va manger? Oui, vendez toutes les actions. Oui, toutes les actions. Et alors? Bon, c'est fini les fuites pour Muran. Vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Allez, au boulot. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Ech, Moniko. Mam poważne wątpliwości. W dodatku niezrozumiała dla mnie rola twojego ojca w całej tej sprawie. Ojczyma. Ojczyma. Paweł strasznie namierzał, a ja się trzymam od niego jak najdalej. To nie on, tylko ja proszę o pożyczkę. Nie mogę tego zrobić. 50 tysięcy dolarów to jest ogromna suma. Nawet dla prezesa największego funduszu powierniczego w Polsce? No, między innymi właśnie dlatego. A prywatnie? A, to nic nie zmienia. Niech pani posłucha. Dyskoteka przynosi dochody. Za rok będę miała licencjat. Ja jestem najlepsza na roku. Czerwone szelki będę rządziła na giełdzie. W 2 lata oddam pani długi odsetki. W interesach liczą się konkrety, a nie pobożne życzenia. Mama się pomyliła co do pani. Pani nigdy nie była jej przyjaciółką. Słucham, pani prezes. Proszę przekazać ochronie, żeby ta młoda osoba, ta, która ode mnie wyszła, proszę jej więcej nie wpuszczać do mnie. Przepraszam. Oczywiście, pani... Prezes. Nie mam zamiaru już tu więcej przychodzić. Do widzenia. Do widzenia. Bonjour, André. À l'heure, comme toujours. Mes respects, monsieur le colonel. À l'entrepôt. Très bon boulot. Hein. Pour moi, d'ailleurs. Quelles sont tes chances? Comme à la guerre. Assieds-toi. Et assieds-toi. Tiens,
Merci. Comme tu m'as demandé, voici le papier belge. Et un jeu de réserve. Avec couronne. Décidément, tu n'apprendras jamais à parler bien français. Pourquoi tu m'en as donné deux? Ah, tu aurais besoin de changer de peau sur place. Je peux avoir besoin de changer de peau? Ben, on sait jamais. Nos nouveaux amis ont du travail pour toi, à Varsovie. C'est un ordre? Non. Certainement pas. Juste une proposition. Ils sont très généreux. Alors? Salut, Farina. Salut. T'as accepté la proposition du colonel? C'est pas ton business. Tiens. De lui de se faire foutre. Comme qui veut, petit arrogant. Calme-toi. Viens samedi à l'éléphant. Organise une soirée. Avec les vieux bons copains. Je pars chasser les pigeons. À la chasse? Rapporte-moi de la zubrovka polonaise. Ok. Tout est si terne. Salut. Salut. Allô? C'est qui? Cortez. Dla kogo? Dla Moniki. Zobaczyłam plakaty. I tak bym się odezwał. Problemy na uczelni czy coś sercowego? 50 tysięcy dolarów. A po co ci tyle pieniędzy? Chciałam ci tylko zobaczyć. Słowo. To powiedz chociaż. Zupełnie jak z matką. Minie trochę czasu, zanim powiesz. Wiesz co? Po prostu przyjedź do mnie. No, wyduś wreszcie. I tak przyjadę na grób mamy. No już. Żadnych pytań. A denerwuje mnie ten gość za oknem. Przestań! No co? Kolejny lovebird? Nie. To mój nowy pracownik. Bardzo tajemniczy. Personel tutaj? I nie przyszedł po autograf? Miałam stłuczkę. Wozi mnie. A poprzednik? Teraz muszę być silna. Żadnych drżeń serca, zapachu jaśminu, westchnień. Pieniądze w końcu się znajdą. Gdzie ci przysłać? Potrzebne mi są teraz. Zapomnij. Muszę już iść. Góra z górą, a? Siemanko, Rekord. Co jest? Spokojnie, tylko spokojnie. Łatwo o wypadek. Jestem spokojny, słucham propozycji. Jeszcze wczoraj straszyłeś mnie wojną. Już był taki jeden od was. Ten to wojował. Bruno, przypomnij mi. Jak on się nazywał? Bonzo. I rządził. Śródmieście moje, ochota moja. Prosiłem jak człowieka z Gdańska, jestem przyjezdny, nie znam miasta. Powiedz mi, co twoje, to dzisiaj nie będę wcinał. No to zaczął straszyć. Nie był zły, tylko nerwowy. No właśnie. I z tych nerwów zapomniał gaz zakręcić. Ja nie wierzę w to, co piszą, że mu bomba w chałupie pierdolnęła. A ty, Rekord, wierzysz w to? Ja to nie Bonzo. I od Mokotowa z daleka. Jasność? Mówi, że nie Bonzo, a gada jak Bonzo.
ty rekord. A jak u ciebie w Powsinie gaz walnie, to już na pewno wszyscy pomyślą, że to bomba, nie? A jak jeszcze coś się stanie w tej szkole na Korotyńskiego? No, Krzysztof Bydlak. Tam chodzi twój syn. Zgadza się, nie? Nie mieszajmy do tego dzieci, Bruno. Zapomnijcie o Mokotowie. A ta długa ulica, Buławska, to też Mokotów? Nie znamy miasta, chcielibyśmy się dogadać. Dobra. Buławska wasza. Ale zrobicie krok naprzód, to pożałujecie, że was matki nie wyskrobały. Cienias. Bruno. No? Z Bośni udało ci się wrócić w jednym kawałku, ale tutaj jak mi urośniesz pod miarę, to cię skrócę. Kumasz? I po co te nerwy? Ha. Końcem. Świetnie, rób dziurki. Sobczak, słucham. Melduje się Kowal. Nie przeszkadzam, panie komisarzu? Nie, gadaj. Powiodło się. Mam i zdjęcia, i taśmę. I tak, jak pan mówił. Gdańska amfetamina wypiera tę warszawską. Chce pan to na dzisiaj? Tak. Poczekaj chwilę. Mateusz, otwórz, mama dzwoni. Jest ktoś nowy? Tak. Sztych ma nowego wspólnika. Dałego. Reszta jutro rano, włączam faks. Mamo, mam poważny problem. Dziadku, popatrz, jakie dziurki zrobiła. Jaki duży z dziurkami, proszę bardzo. Proszę, a co tu się dzieje? Tato, ale ty ich rozpieszczasz. Kogoś muszę rozpieszczać? Kurde, dziadku, podłożyłeś mi się. Podłożyłeś się? Podłożyłem się. Jest pan zadowolony, panie ministrze? To tylko interesy, panie prezesie, ale przyznaję, współpraca dobrze nam się układa. No cóż, w miarę możliwości będę pana wspomagał. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Zaczekaj w salonie. Napijesz się? Nie, dziękuję. Straciłeś zaufanie? No skąd? Przez myśl mi nie przeszło. Więc? Szefie, po co to panu? Co? No to. Przecież i bez tego ma pan forsy jak lodu. Legalny, bracie, legalny. A to dla skurwysynów. Co z małą? Nie spuszczaj jej z oka. A wie pan? To sympatyczna dziewczyna. Uważaj na siebie. W porządku. Panuję nad sytuacją. Moment!
Proszę. Niestety to znowu ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan i pana bank śni mi się po nocach. Nawet pani nie wie, jak mi jest przykro. A co ja mam powiedzieć? Niestety będzie pani musiała wyprowadzić się z tego domu. Ma pani na to 10 dni. Meble będzie mogła pani zostawić jeszcze jakiś czas. Mam nadzieję, że zechce pani uniknąć całej tej hecy z policją i komornikiem. Proszę, tu musi pani podpisać. Spędziłam tu całe życie. Jeszcze nie mogę w to uwierzyć. Prawo prawem, a bank bankiem. Gdzie popełniłam błąd? Jak to pani powiedzieć? Te 50 tysięcy dolarów, które wzięła pani pod hipotekę domu, nigdy nie zasiliły konta dyskoteki, którą pani prowadzi. Jak to? Płacę czynsze, rachunki, pensje, nawet swoje czesne na uczelni. Zgadza się. Interes przynosi dochody. Niech pani pomyśli. Ma pani wspólnika, tak? Nie mogę pani więcej powiedzieć. Proszę, niech pani podpisze. Niczego nie podpisuj. Przyprowadziłem samochód. Wyklepany. Jaka suma wstrzyma egzekucję? Podsłuchiwałeś? Tak. Pytam się, ile? 10% całości mogłoby zatrzymać sprawę na jakiś czas. Pisz pan kwity. Bruno nie chce. Spoko. To tylko pożyczka. Może być na rewers. Musi się pan z tym pofatygować osobiście do banku. To się pofatyguje. No, i po co te nerwy? No pisz te kwity. Paweł Górski. Wejdź. Witamy wiceprezesa. Jestem, o co chodzi? Na co liczyłeś? Że się nie dowiem? Gdzie są pieniądze z hipoteki na dom? Mimo mojego sprzeciwu, zainwestowałaś w tę budę. Cały spadek po matce. A ja potem znacząco się do tego dołożyłem, prawda? I raptem okazało się, że masz z tego stały, znaczący dochód. Chyba żartujesz. Potrzebowałem kapitału, a nie drobnych. Masz swój dom, masz Lexusa, konta. Dlaczego tak? Młoda, samotna osoba nie musi mieszkać w tak wielkim domu. To jest dom mojej matki. I ta młoda, samotna osoba może też kiedyś chcieć mieć dzieci, rodzinę. Nie przyszło ci to do głowy? Jesteś ohydny. Przez 20 lat wychowywałeś mnie. Czasami zdradzałeś, oszukiwałeś mamę. Kryłam cię. Bo ją kochałam i chciałam mieć ojca. Szkoda, że tak późno zdecydowałaś się na tę rozmowę. Mama nigdy nie uwierzyłaby, że mnie oszukałeś. Zrozum, ja zbankrutowałem, straciłem wszystko. Marta też nagle odeszła. Telefony przyjaciół milczą. Jestem skończony. Mała. Nie miałeś prawa. Przepraszam. Do widzenia. Do widzenia. Monika, można? Wszystko w porządku? Oczywiście.
oczywiście. Słuchaj, jeżeli chcesz, ustawię gościa do pionu. To nie twoja sprawa, nie wtrącaj się. O, jestem mocny, panie prezesie. O. Pięknie. Poproszę damę. Bardzo proszę. Niestety. Proszę mi to oddać. Ale widzi pan, co tu napisali. Ja pokwituję. Nie, nie, nie. No, do rąk własnych. Proszę. Przepraszam, panie prezesie, ale uparł się, żeby do rąk własnych. Dobry wieczór. Pan Józef Muran? Tak. Przesyłka z Francji. Proszę pokwitować. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Dziwne. Czyżby pan miał na pieńku z mafią, prezesie? No to wystraszyli nam pana prezesa. Mam prośbę, panowie. Jesteśmy sami, śmiało, panie prezesie. To chyba leży w gestii generała. Generał zamienia się w słuch, panie prezesie. Ta kartka to nie jest żart. Problem nazywa się Andrzej Kostynowicz. Te ludzie. Dealują tu prochami. Tak jak wszędzie. Czego się napijesz? Wywal tych śmieci. Monika, po co te nerwy? Zadzwoni po gliny. Masz, dzwoń. I tak ich nie złapią. A nawet gdyby, stracisz dom, zamkną budę i tyle. Żygać mi się chce na was wszystkich. To wiem, nie usłyszę nic. Witamy. A bileciki? Proszę. VIP-y wchodzą z Afryki. Co?
Bruno, masz gości. Zrozumiałem. Umówiliśmy się, Bruno, że Mokotów jest nasz. Skoro tak mówisz, jutro cię tu nie widzę. Śmiało, Bruno, śmiało. Co, straciłeś jaja? Uważaj, cię niosie. Boli? Nic nie szkodzi. No to dobrze. Do widzenia. Oficer, dyżurny miasta, słucham. Dobry wieczór panu. Dzwonię z dyskoteki Night Rhythm. Wie pan, jakieś wmenty urządziły tu sobie strzelaninę. Ulica? Jesteśmy. Interesanci idą. Bez odbioru. Oczywiście nie masz z tym nic wspólnego. Oczywiście. Nienawidzę przemocy. Nienawidzę kłamstwa, ty kłamiesz. Daj spokój, Monika. Wszyscy jesteśmy na dorobku. Bruno! Przyjezdny, nie znam miasta. Powiedz mi, co twoje, tak się nie będę wcinał. No to zaczął straszyć. Nie był swoim, tylko nerwowy. I z tych nerwów zapomniał gaz zakręcić. Ja nie wierzę w to, co piszą, że mu bomba w chałupie pierdolnęła. A ty, rekord, wierzysz w to? Ja to nie bonzo. I od Mokotowa z daleka, jasność? Mówi, że nie bonzo, a gada jak bonzo. Ty, rekord, a jak u ciebie po wsi nie gaz walnie, to już na pewno wszyscy pomyślą, że to bomba, nie? A jak jeszcze coś się stanie w tej szkole na Gorodyńskiego? No, żeś ty bytlak. Dobra robota. Zapomnijcie o Mokotowie. A ta długa ulica, Buławska, to też Mokotów? Nie znamy miasta, chcielibyśmy... Dzień dobry. Dobra, Buławska. Witamy. Ale zrobicie krok naprzód. Można? To pożałujecie, że was matki nie wyskrobały. Skoczę po kawę. Jest dla ciebie robota, teściu. Tak. Priorytet, a to jeszcze ciepłe, z Interpolu. Andrzej Kostynowicz, a właściwie Kostynowicz, uciekł do Francji jeszcze przed stanem wojennym. Masz go aresztować. Zarzuty? Dostaliśmy sygnał operacyjny, że Kostynowicz ma zlikwidować Józefa Murana. Murana? Przecież to jest gangster, aferzysta. O aferach porozmawiamy sobie w niedzielę, jak przyjdziesz do nas na obiad. A w zaufaniu powiem ci, że na górze będą ci bardzo kibicować. Masz wszystkie światła na zielono. A? To jestem gość, nie? Słuchaj. Nie muszę ci chyba mówić, jaki skutek mogłaby wywrzeć śmierć Murana. Ale powiesz, co? No powiem, powiem. Krach na giełdzie. 6 jego spółek jest w pierwszej 20. Cieszy mnie twój patriotyzm. Powiedz mi, jak to jest. Za komuny byłeś przeciw i co, teraz jesteś przeciw? Teraz też nie będę awansował. Ale wszystko okej, szefie, wszystko wiadomo. Pilnować Murana, nawet w kiblu, aresztować Kostynowicza, wszystko jest jasne. Na razie, teściu. Cześć. Wątroby straciłem Wietnam. Kina nie lubię. A miło, że pamiętasz. To nice. Ja mam do ciebie interes. Biznes. Faks. No, ty o faksie. To jest mała sprawa. Dużo nam pomagasz. Umiemy być wdzięczni. O, już jest. Listen me. Andrzej Kostynowicz, 18 lat miał, to był aresztowany. Uciekł za granicę. 4 lata był Gujana, Drega. On jest zawodowy killer. I robi dla Francuzów. Dla ich agent rządowy. 92 spalił się w samochód dyktator Czadu. 13 to już uciął głowa, fundamentalist algierski, ale Habib. Ostatnio wyleciało w powietrze dwóch Hamas
Sorry, to jest długa lista. A ciebie konkret interesuje? Czy tam na tej liście? Okej. Czy do tej listy pasuje polski biznesmen? Józef Muran. Muran. Francuzi security to nie jest paranoik. Osobiście to jest prywatny polowanie. Jeśli ty chcesz, to ja się dowiem. Okej? Okej. Dziękuję. Proszę pana, miłego pobytu. Merci. Niejaki Myszkowski zapowiedział pana. Inspektor Myszkowski, to jest mój przełożony. Ja jestem Sobczak, komisarz. O co chodzi, panie komisarzu? Czy panu coś mówi nazwisko Kostynowic? Albo Kostynowicz. Bardzo pomaga, polecam. A? Kostynowicz? Nie, z pewnością nie. To ma jakieś znaczenie? Dla pana olbrzymie. Ten Kostynowicz chce panu po prostu odstrzelić łeb. Zasowite wynagrodzenie. Niestety nie znam sumy. Pan zdaje się nie jest moim fanem. No, prywatnie nie. Ma pan u mnie niskie notowania. Mówią, że pan jest fachowcem. Podobno sobie radzę. No, dobra wiadomość. Dla kogoś, komu ktoś chce odstrzelić łeb. Czego pan ode mnie oczekuje? Współpracy. Musi mi się pan podporządkować. Będę panu towarzyszył. Codziennie. Z domu do biura i z powrotem. Zjawi się też brygada antyterrorystyczna. Pańska ochrona ma z nami współpracować. Królowie życia mówią tak. Królowie życia, on i ja. Co z nas zostanie, parę nóg. Na wietrze pył, więcej nic. Ty, ja nie mam czasu. Już, nerwusie. Mam u ciebie koniak. Wydłubałeś sobie speral? Speral. To właściwie taka trzeciorzędna sprawa z sierpnia 80. SB nadmuchało ją dopiero w stanie wojennym. No, to był styl. Anna Konieczna, córka Jakuba Koniecznego, kompozytora znanego z kosmopolitycznych przekonań Felicji Beck, czynnej dysydentki. Uczennica liceum Batorego rozpowszechnia wśród uczniów literaturę antypolską i antysocjalistyczną itd., itd. Tak, o. Wyżej wymieniona pozostaje w intymnym stosunku z Andrzejem Kostynowiczem, uczniem tej samej klasy. Dzisiaj to musi być jakaś szycha, nie? Konieczna nie żyje. Naturalna śmierć? Wypadek. 4 lata temu było w gazetach. Szkoda, przydałaby się dzisiaj. O, Kostynowicza też sympatycznie potraktowali. Ojciec nieznany, syn prostytutki, wychowywany przez dziadka Jerzego Kostynowicza, urzędnika pocztowego, pod wpływem Koniecznej nabiera aktywnie wrogiego stosunku do ludowego państwa. O, opisali nawet, jak się pieprzyli. Tajna współpracownica Renata. Wygląda na to, że robiła za materac. Przyjaciółka Koniecznej i Kostynowicza z tej samej klasy. O, to jest coś, kolego. Znajdź mi ją. No, to trochę potrwa. Wierzę w ciebie, Sokratesie. To znacznie przyspieszy poszukiwania. Parle de français? No, I'm sorry. Could I get my breakfast tomorrow morning in my room, please? Yes, of course, yeah. Thanks.
Potrzebuję klucza od pokoju tego faceta, który przed chwilą wyszedł. Chwileczkę, zadzwonię po dyrekcję. Pan źle zrozumiał, nie chodzi o przeszukanie. Chcemy zdjąć odciski palców. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę, niech pan siada. Tak, słucham pana. Ja do tajnej współpracownicy SB Renaty. Piotr Sobczak, komenda stołeczna policji. Proszę pani, ja w pani raportach z 80 roku nie znalazłem nic o koniecznej po ucieczce Kostynowicza z kraju. To było bardzo dawno. A poza tym w międzyczasie zmienił się ustrój. Nie jestem pewien, czy ta zmiana jest dla pani korzystna. Nie bardzo pana rozumiem. No przecież w tym zmienionym ustroju można na przykład zweryfikować pani dyplom. Nie pamięta pani, jak dwójki w pani indeksie cudownie zmieniały się w trójki z plusem, kiedy się pani nagle przeniosła na Wrocławską Akademię? Można pani doktor? Na razie pani dziękuję. Poproszę panią. No to jak? Porozmawiamy? Czy sprawdzimy, jak izba lekarska zareaguje na dyplom wydany przez SB? To szantaż. Nie, proszę pani. To są rachunki z przeszłości. Proszę, niech pan pyta. Bardzo mnie to cieszy. Myszkowski, słucham. Kostynowicz ma tutaj córkę. Nigdy jej nie widział. No i? Co byś zrobił na jego miejscu? Spotkałbym się z córką, załatwił mu rana, a potem bym zniknął, nie? To chyba w ich stylu. Okej, bardzo logicznie. Jadę do laboratorium. Nie pytasz po co? No. Twoja dodatkowa gwiazdka coraz bliżej. Dobra, o co chodzi? Poczekaj. Zdaje się, że moi namierzyli Kostynowicza. Cześć. Zrób mi ksero z tych dokumentów. Piękny. Bruno, proszę cię ostatni raz. Nie przychodź tu więcej, rozumiesz? To, że pożyczyłeś mi pieniądze, nie daje ci jeszcze żadnych praw. Odzyskamy ten dom, Monika. To nawet nie będzie takie trudne. I będzie nasz, tak? Dogadajmy się. Nie ma takiej możliwości. Monika, ty masz klub, ja mam swój biznes. I niech każdy kręci swoje. Nie. Wychodzę. Monika. Czekam. To prawie na pewno ten sam gość. Jakie prawie na pewno? Ten czy nie ten? Ja nie mogę prawie na pewno aresztować faceta z EWG.
wieczór. Już są. Spokojnie, komisarzu. Daktyloskopia się zgadza. Prawie na pewno. No to pan komisarzu. Okej. Zdejmujemy gościa. Jak zwykle nam podziękował. Dziękuję, chłopcy. Uwaga, jest nasz klient. Zaraz będzie wchodził. Monsieur? Excuse-moi. Oh, pardon. Pardon, pardon. Pardon. S'il vous plaît. Oh, non, non. Bon. Pardon. Nie jest uzbrojony. 646, please. 646. Oh, I'm sorry. Here you are. Thanks. Jedzie do was. Uważajcie. Dzień dobry, policja kryminalna. Jest pan zatrzymany. Je ne comprends pas la polonaise, je souhaitais. Tak, tak. C'est une erreur. Czwórka, zgłoś się. Kajdanki. Trójka, czwórka, zgłoś się. Trójka, czwórka. Uciekł. Uwaga, będzie się próbował dostać do samochodu. Klucze wam też zabrał, komandosy? Nie spisałeś się, Kowal. Broń mi zabrał. Tak? Skurwiel. Myślałem, podinspektorze, że mogę na pana liczyć. Nie mam słów na taką indolencję. Niech pan stanie na głowie, nie wiem co. Tańczy kozaka na... Na placu Konstytucji, ale Muranowi nie może spaść ani jeden włos z głowy. Czy to jasne dla pana? Tak jest. Lądowanie w Gołdapi zawsze jest twarde. Najskuteczniejszy policjant w całym mieście.
znaczy... Co, odbierasz mi sprawę? Bez obrazy, teściu. Ale starzejesz się. To znaczy, odbierasz mi sprawę, tak? O nie. To by było zbyt proste. Aktywnie się w nią włączam. To groźnie brzmi. Słucham? Nie jest tak, sobie gadam. No, to dobrze. Dawaj mi tutaj tych swoich orłów. Pogadam sobie z nimi trochę. Tak jest, szefie. Tu są dokumenty. Proszę podpisać, panie Sikora. Bag jest pełny? Dziękuję, oczywiście. Dwa komplety kluczy. No i szerokiej drogi. Dzięki. Parle maintenant. Allô? Parina? André, comment vas-tu? Ça va? Ça va. Écoute, tu sais peut-être qui m'a balancé à la police polonaise. Allô? Si je savais. Dommage, je pensais que tu m'aiderais. André? Oui? Fais gaffe. Ok. Salut. Salut. Wszelkimi metodami operacyjnymi staramy się oddalić od pana to niebezpieczeństwo. Jaśniej, panie Myszkowski. Kostynowicz, no niestety wymknął się nam. Nie mówi pan tego poważnie. Panie prezesie, umieścimy pana w takim miejscu, gdzie nic panu nie będzie zagrażało. A wy co, będziecie prowadzić moje interesy? Nie no, dorwiemy Kostynowicza, to jest kwestia dni, może nawet kilku godzin. Nigdzie się stąd nie ruszę. Panie prezesie. Policja. Nie zatrzymuję pana dłużej. Słyszałeś? Słyszałem. No to na co czekasz? Nie posłuchałeś mnie? I znów ten protekcjonalny ton. O co chodzi? Twoi ludzie znowu całą noc dealowali tu prochami. Bo to się opłaca. Myślałem, że to zrozumiałaś. Sam tego chciałeś. Zamykam knajpę i to od zaraz. Docierę? Ty już wszystko powiedziałaś. Wczoraj. Twoje kłopoty, kochanie, dopiero się zaczęły. Jest na liście.
Sienkiewicz? Halo, koleś, odezwij się. Chcę ci coś powiedzieć o córci. Nie jestem twoim kolesiem. Nazywasz się Kostynowicz? Powiedzmy. To nie pieprz, tylko słuchaj. Mamy twoją córkę. Zbliżysz się do Murana. Więcej jej nie zobaczysz. Dzwonię na twoją komórkę, wiesz co to znaczy? Wiem. Długie ręce. No widzisz, ładnie kombinujesz. Muran. Znam to nazwisko. Ja myślę. Pamiętaj. Z daleka od Murana. A Monika? Jeżeli jej coś... Mamy twoją córkę. Zbliżysz się do Murana, więcej nie zobaczysz. Uwaga! Będziemy wychodzić. Włączajcie silniki. Dalej, chłopaki, dalej. Niepotrzebny cyrk. Chcę jeździć normalnym samochodem. Pan siada i nie utrudnia pracy. To są szykany, panie komisarzu. I to zdaje się pan zgubił Kostynowica. Jedziemy! Dzie wierzę. Zasłońcie okno w salonie natychmiast. Szefie, czy pan widzi to samo, co ja? A, pan Wiśniewski się wyraźnie zadomowił. Ale numer. Mateusz musi być w szkole o 8, Ewa w przedszkolu przed 9. W torbie masz wszystko. A wie. Tato, słyszysz, co ja mówię? Oczywiście, kochanie, poradzimy sobie. Jakieś kłopoty? No właśnie. Może na dwa słowa? Daj kluczyki. Ale nie pójdziesz. Nigdzie nie pójdę. Gdzie ja mogę pójść bez mojej wnusi? Nigdzie. Chodź, oni mają jakieś tajemnice. Pan prezes Muran ma w swojej obstawie gangstera. No co ty, tato? Jakiego gangstera? Bruno Wiśniewski. To jest gangster. Bruno Wiśniewski? Bruno Wiśniewski. Wiem, co mówię. Obcemu bym nie powiedział. Jeden przeciek do prasy i leżysz. Idź już. Dziadku, co tam mamy? Zepsuło mi się. Zepsuło się. Zaraz naprawiamy, kochanie. Proszę bardzo. Dziadku, ale nie każ mi spać od dychu. Ale skąd? Czarne, zaczynasz. Jest pan tego pewien? Tak jest, panie generale. Bruno Wiśniewski pracuje jako ochroniarz prezesa Murana. Proszę, proszę, niech pan siada. Bezczelny jest ten nasz kochany prezes. Gangster ochroniarzem prominentnego biznesmena. Wyobraża sobie pan te nagłówki w gazetach? No to akurat nie trudno jest mi sobie wyobrazić. Koniaku? Dostali na piwo. To jest najście.
Złożę na was skargę. A. Szukam Moniki Górskiej. Pracujesz u mnie, zgadza się? Ja też szukam pani Górskiej. Z dnia na dzień wylała mnie z pracy. Nie wiem, chyba ją podam do sądu. Posłuchaj mnie uważnie. Dealujesz prochami w połowie dyskotek w Warszawie. I straszysz ludzi sądem? Na mnie chcesz składać skargę? Co ty kombinujesz pod tym zmarszczonym czułkiem? Postraszyłeś rekorda, rekorda rozwalili. Sztycha znaleźli na jakimś wysypisku. Na co ty liczysz, kutasie? Na Murana? Muran cię nie wybroni. Znasz go? Widziałem go raz pod domem Górskiej. A. Nareszcie coś wiesz. Lepiej, żebyś nie miał nic wspólnego ze zniknięciem tej dziewczyny. Rozumiesz? A swoją drogą, czy to nie ironia, że ochrania mnie taką gnidę? Uwaga! Będziemy wychodzić. Włączajcie silniki. Na miejsca! Retourne-toi! Lentement! Tiens, tiens. C'est toi qu'ils ont envoyé? Toi, t'as refusé. Pose-le. T'es fou. Il s'agit de la vie de ma fille. Allez! Ne les fais pas. Dépêche-toi! Kto strzelał? Nikt z naszych. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć! Czekamy, panowie, spokój. Sacco. Rolls wśród snajperów. Marmolada. Halo, mówi Kowal. Nowogrodzka Krucza. Przyślijcie ekipę i zabezpieczenie. Co? Nie! Spadł z dachu, nie ma twarzy. Pośpieszcie się. Najpierw kilka strzałów, potem facet z Sacco spadł z dachu. To się dobrze składa. Zabierz Muranowi ochronę. Słucham? Co, źle słyszysz? Zabierz Muranowi ochronę. Nie, rozumiem, wykonuję. Pan wysiądzie, panie prezesie. Jesteście wolni? Tak jest. Odjazd, chłopaki! Fajrant! Hej, hej! Teraz pan będzie mógł jeździć swoim samochodem. Przepraszam, o co chodzi? Dostałem rozkaz zwolnienia ochrony. Do widzenia. Przecież mogą być inni! Całkiem możliwe. No. Już, już. Szefie. Tutaj. Jestem. Kostynowic nie żyje. Już? Ja myślałem, że to zawodowiec. Pozbądź się dziewczyny. Definitywnie. Tak, żebyśmy nie mieli do siebie żadnych pretensji. Co się tak patrzysz? Chcesz powiedzieć, że w Bośni przeprowadzałeś dzieci przez jezdnię?
To za mało. Opieka jako nad pańską osobą roztacza nasz resort. To sprawa bardzo delikatna. I byłoby niedobrze, gdyby do opinii publicznej dotarły wiadomości, że osoby tego pokroju... Panie generale, a cóż to za bzdury? Opinia publiczna, osoby tego pokroju, cóż to za frazeologia? Precyzując, dopóki pan nie zwolni tego Wiśniewskiego, nasze ustalenia są nieaktualne. Precyzując, panie generale, to jest zapis wideo pewnych transakcji finansowych. Jest tam pan i pański szef. Obejrzyj to sobie, wodzu. A ochrona ma do mnie wrócić. Nie dlatego, że jest mi potrzebna, tylko dlatego, że takie jest moje życzenie. Do miasta? Siadaj. To skurwysyn Manas. Dobra. Jutro przywrócimy mu ochronę. I pomyślimy. Spokojnie. Jeszcze się nic nie stało. Znajdę ją. Ty wiesz, co to znaczy? Mnie wypuszczą za kaucją, a ty pójdziesz siedzieć na długie lata. Złapię ją. Tylko... jeszcze nie mogę. Jakąś godzinę temu. Gołymi rękami ją zatłukę. Puszczasz Makumba, Bruno będzie brudził sobie ręczki. Śmiejesz? Co się kurwa śmieje? Przestań! Spoko, spoko. No co się patrzysz? Spadaj. Pokonferowała z kimś przez telefon, a potem wyssała ją. Dzwonił ktoś potem stamtąd? Po co? Umyj się! Słucham.
Proszę pana, czy ja się dodzwoniłem do Warszawy? Nie, to pomyłka. A czy mógłby pan... Proszę panią, 081 to jaki kierunek? Jeżeli po 81 jedynka to Kazimierz Dolny. Dziękuję. 357 Puławy, 24... Czego? Halo, koleś, odezwij się. Chcę ci coś powiedzieć o córci. No to mów, koleś. Gdzieś Monika? Boli? To zaraz przestanie. Kurwa, uciekła mi. A ja mam w to uwierzyć. No to mnie zabij. Ale mnie uciekła. I nie próbuj jej szukać. Okej? Okej? Okej. Halo, słucham? To ja. Zastrzelono Murana. Chryste, policja się dowie. Posłałem tam swoich najlepszych ludzi. Strzel jeszcze jedno. Tam ktoś sprawdza? Posłałem trzech ludzi. Dziewiątka. W porządku. Sobczak słucha. David, listen me. Sorry, że tak długo było. Kostynowicz ma poważny... Kancer mózg. On przyjechał do córki. I ja myślę. Jasne, teraz mam pewność. Dzięki, David. Never mind. Kiedy przyjdziesz na szachy? Jak najszybciej, oczywiście. Okay, see you. Bye. Wieczór. Urząd Ochrony Państwa. Porucznik Ryniewicz. Możemy się rozejrzeć troszeczkę, panie komisarzu? Oczywiście, proszę bardzo. A sejf to zabezpieczycie oczywiście. Naturalnie. Thank you.
Tak, to ten. Miał dziwny akcent. Nazywa się Andrzej Sikora. Chciał duże auto, daliśmy mu nowego Toledo. I jest poszukiwany. Możemy go zlokalizować. A co, macie na etacie wróżkę? W samochodzie jest nadajnik GPS. Przepraszam, klient czeka. Mhm. Komisarz jest tam. Siadaj. Widzisz wąsik ćwoku? Doigrałeś się. Co to jest? Co? Co to jest? No to leżymy. Trzeba szukać. Dajcie operacyjnego. No i co z tym zrobisz, teściu? Ja? Ja od pół roku powinienem być na emeryturze. Problem w tym, co ty z tym zrobisz, zięciu. Cześć. Sobczak, słucham. Kowal, szefie. Kostynowicz wynajął nowe Toledo na nazwisko Sikora. Podałeś numery drogówce? Nie, ale namierzam go. Kowal, nie pieprz, ja jestem zmęczony. W samochodzie jest nadajnik GPS. No, to masz szczęście. Staram się. Ciągnie do granicy? Odwrotnie, na Puławy. Jutro o świcie wsiadam w helikopter. Dobra. Kto tam? Otwórz, guru. Andrzej? No wejdź. Uspokój się. Znam go. Lepiej będzie, jak was zostawię samych. Powtórz. Jestem twoim ojcem. Wynoś się. Monika, proszę. Nie mam ojca. Posłuchaj, przecież ja... A ty posłuchaj! Ja nie chcę cię widzieć! Wynoś się. Pozwól mi tylko wyjaśnić. Po co? Przez całe życie dla ciebie nie istniałam. Ja byłam nikim. Zrozum, nie miałem wyboru. Przez tyle lat nie miałeś wyboru! Ja już panu powiedziałam. Ja nie mam ojca. Monika, musisz mnie wysłuchać. Nic nie muszę! Jestem pełnoletnia! To, że jesteś pełnoletnia, nie ma żadnego znaczenia. Rozumiesz? Życie nie jest takie łatwe, jak ci się wydaje. I nie zawsze układa się tak, jakbyśmy chcieli. Czasami człowiek podejmuje decyzje z konieczności, rozumiesz? A potem już nie ma odwrotu, rozumiesz? Nie ma! Nie ma! Ja nigdy nie zapomniałem, że mam córkę.
mojego życia. Chcesz być moim tatą? Tak. Jeżeli wróciłeś tu po tylu latach i odnalazłeś ją, to znaczy, że albo doznałeś objawienia, albo lekarze rozpoznali śmiertelną chorobę. Podejrzewam jednak to drugie. Dlatego zawsze byłeś dla nas guru. Co ona tam robi? A, chyba chce to pozbierać. Idę się przejść. O, nie, nie. Bez śniadania was nie puszczę. Dzwoni, chcę z tobą rozmawiać. Nie będę z nikim rozmawiał. Wyjdź. Krzysiu. Proszę cię. Wyjdź. Dobrze. Tato, jesteś tam? Tak, jestem. Nie chcę z tobą rozmawiać. Nie wiem, coś ty mu zrobił, ale zachowuje się jak psychiczny. Kiedyś ci to sam powie. Obaj jesteście nienormalni. A. Cześć. Wysyłałem do Ani listę, ale wracałem. Adresat nieznany. W 83 twój dziadek koncertował w Paryżu. Od niego dowiedziałem się o twoim istnieniu. Szykulski dał ci nazwisko. I twoja mama ułożyła sobie życie. Nie miałem po co wracać. To tu jest pochowana Ania? Tak. Zaprowadzisz mnie? Mhm. Bardzo mi brakuje. Wtedy, jak zginęła w tym wypadku, w ogóle nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Masz 16 lat i... Dwa lata później dowiedziałam się u notariusza, że zostawiłeś mi fortunę. Kiedy dowiedziałam się o tobie, założyłem konto. Tyle mogłem. Tylko tyle. Szukałam cię. Wtedy walnęłam go tą lampą, ale on chciał mnie zaszprycować, zabić. Wcześniej myślałam, że on się we mnie zakochał. Chyba mnie pogięło. Gdzie? Co gdzie? No gdzie się pogięło? To tylko tak się mówi, wariacie. Przepraszam. Musisz mnie podszkolić w polskim. Rozumiem, że znajdziesz na to czas. Zaczekaj, zaraz wracam. To dla ciebie.
Ten zaległy. Konkretnie, gdzie konkretnie? Samochód jest za parkanem na posesji przy ulicy w górze kwadratu J8. Kowal, spisałeś się. Dzięki. Resztą się sam zajmę. Halo, jakiego koloru jest to Toledo? Granatowe. Dlaczego nazywasz Stefana Guru? Uczył nas logicznego myślenia. Starał się z nas zrobić wolnych ludzi. Jak prawdziwy guru. Denerwuje mnie ten telefon. Berek? Wyjmij ręce z kieszeni. Powoli. Wiesz, jak było? Muran nagrał sprawę, zanim jeszcze dowiedziałaś się, że masz papcia ręce. To co? Brzydzisz się mną, tak? Jak ci się tatuś podoba? Niewiele się różnimy. Nie, w Bośni cię nie spotkałem. Pewnie zabijałeś wtedy gdzie indziej. No co tak patrzysz? Twój tatuś to płatny morderca, tak jak ja. No, ilu zabiłeś? 20? 50? 100? No mów! Odłóż broń i zostaw nas w spokoju, to ci nic nie zrobię. Kurwa, ty chyba masz coś z głową. Kto pierwszy? Ona? Zgret? Czy ty? O, jesteś w gościach, wybieraj. On. Klient nasz pan. Mówiłem ci, żebyś jej nie szukał. Oddaj broń. Policja, oddaj broń. Jesteś zatrzymany. To jest prawda, co on mówił? Tak. I to jest ten twój zawód. Jak ci miałem to powiedzieć? No jak? Paszport. Panie Sikora. Wyjeżdżaj pan z Polski natychmiast. Najbliżej przez Słowację. Spadłeś z dachu, człowieku. Nie żyjesz. To jest wszystko, co mogę dla pana zrobić, panie Kostynowicz. Swoją drogą, szkoda, żeś pan nie rozwalił tego gnoja. Jak dowiedzieliśmy się dosłownie w tym momencie od naszego reportera, do prokuratury wojewódzkiej w Warszawie wpłynęły materiały dotyczące korupcji wysokich urzędników państwowych i policji. Niewątpliwie ma to związek z wczorajszym zabójstwem znanego biznesmena Józefa Murana. Nie wiemy jeszcze, czy ta sprawa wiąże się z podaniem się do dymisji podinspektora Myszkowskiego ze Stołecznej Komendy Policji.
potrzebujesz mnie. Zapomniałam twoje imię, wściekła podeptałam je. Mam jedną z twoich spraw. Teraz jesteś, bo się boisz, ale nie jest to mój strach. Nie, to nie mój strach. Musiałam sobie radzić sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. Gdy dzwonisz, to wiem. Nie usłyszę nic. Patrz o swój dzień. Jesteś sam. Nie dbam o los. Mam własną śmierć. Tak jak ja. Jest puchana w głos. Nie byłeś nigdy ze mną. Tak jak powinieneś być. Tęsknię już za tobą. Widzisz moje plecy. Idź. Po prostu idź. Musiałam sobie radzić sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. Gdy dzwonisz, ha. To wiem. Nie usłyszę nic. Walcz po swój dzień. Jesteś sam. Dbam o los. Mam własną śmierć. Tak jak ja. Jest ducha w głos. Kiedy jesteś sam, cieszysz się, że został ci twój cień. Kiedy jesteś sam, nie byłeś nigdy ze mną, tak jak powinieneś być.